Poprzedni materiał z Lamborghini Huracan na Uberze bardzo Wam się spodobał. Pasażerowie przeszli wtedy samych siebie, a co najlepsze, to nie były wszystkie opublikowane nagrania z tamtego szalonego dnia. Lambo na Uberze pojawiło się pierwszy raz w Warszawie, więc przewiozłem więcej pasażerów na aplikacji tym autem. Zobaczcie kilku nowych, fenomenalnych klientów oraz dialogi z pasażerami z poprzedniego filmu, których do tej pory nie publikowałem. Jeśli tamten film Wam się podobał, to ten tym bardziej. Przepraszam. Czy pani nazywa się Małgorzata? Tak? Nie, ja robię. Żadnych. Zdejmę okulary, żeby nie było, że jestem mało wiarygodny. Z takimi wózkami jeździłam na Gran Turismo i jeżdżę, więc jakby... Gran Turismo to jest gra jakaś? Nie, Gran Turismo to jest taki zjazd takich samochodów. To dzisiaj pani ze mną przejedzie się. Nie, jaja robicie. No jakie jaja? Ja wyglądam na takiego jajcarza, wiem, z twarzy jestem dziwny, ale no mogę pani pokazać, że... Dobra, a jak się nazywasz? Kamil, w aplikacji jest Kamil. Ja jestem Robert, ale 17 razy mnie banowali, bo innym autem przyjeżdżałem i pożyczyłem od kolegi konto. Kamil to Eta Auris, nie chce być inaczej. Zaraz pani, teraz akceptuję przejazd i zaraz pani powiem, gdzie jedziemy, jeżeli pani nie ufa. Uwaga. No na lotnisko pewnie, okej. Okay. Zdjęcie? Do zdjęcia? Kurde, przed przejazdem zdjęcia, z reguły po przejeździe robią zdjęcia. I co my zrobimy z tą walizką? Ty nie rupiaj. Co z tym robimy? Czy to tak? Tutaj, Kamil. Okay. Nie, ja jestem Robert. Nie, wy sobie jaja robicie. Nie, to ja muszę, to ja nie wierzę, ty. Poczekaj, Kamil, to ja nie wierzę. Robert, czekaj. Ty sobie jaja robisz. Nie, to się kurwa nie dzieje. Nie no kurwa, to się kurwa nie dzieje. To się dzieje. Nie, poczekajcie, czy ja jestem jakiś, czy w ukrytej kamerze jestem? Wcale nie jest czy ukryta. Czy jestem ten gold i że laski się wyrywa na samochód? Gdzie, proszę pani, jest pani cudowną kobietą, ale myślę, że nie trafimy do siebie przez samochód. Nie, to jest ukryta, ja ci mówię, czekaj Bartek. Kamil. Robert! Ty będziesz na mnie Kamil. Jestem Robert. A ja już chciałam was... Albo Buczo. Chciałam was ochrzaniać, że co wy... Czemu wy po mnie nie jedziecie? A, bo miałem ostatniego klienta, poprzedniego, który bardzo dużo zdjęć sobie robił po przejeździe. Czekaj, to ja też coś zrobię, ale że tu jest ta... Nie, no mój... Gdzie pani leci teraz? Gdzie, ale to... Nie wiem. Nie wiem, mówię ze mną. To jest moje klienta. No ona jest najlepsza! Trafiłeś na najlepszą osobę, która może tu wieść. Nie mogłem lepiej trafić. Nie, to się kurwa nie dzieje. Sorry. Dziwny przejazd na Uberze, co? Dziwny. Opel Meriva. Ty powiesz mi pewnie, ja wsiądę i ty powiesz, że to jest jakieś... 500 zł. 500 zł. To jest jedyne, co powiem. No bo trzeba zapłacić za taki przejazd. Nie, to już cię nie zapłacę. Dlaczego? 300? Nie. 200? Nie, 200 bo ja jestem damą i ty mi wierzysz. Nie no, 200, 150 zł to jest ostatnie. Ja jestem damą. No, ale ja na paliwo 5 dych wydałem. Wczoraj z opery wróciłam elegancko, więc nie. 100 zł. Nie, Kamil, nie daję nic. Robert! O Jezu, Robert, ale miałam napisane Kamil, do pracy jest. A jaka branża? Można spytać? Młodzieżowa. Czyli jest pani taka ogarnięta w modzie? Czy ja dobrze wyglądam? Białe buty, czarne spodnie, tu koszula fajna, kwiateczki, zegarek, tu okulary, czy nie? A jak masz zegarek? No Rolexa. Nie, dobra, to są jaja, mi się coś... Ty, jednak to ja przyciągam takie fury. Misia, jak jesteś gotowy na lotnisku? To wyjdź i weź telefon i nagrywaj, zobaczysz jaki wjazd będzie, ty kurwa nie uwierzysz. Zobaczysz, od razu mnie poznasz, od razu, nie ma opcji. Po prostu nie ma opcji, tylko weź telefon i od razu włącz nagrywanie. I teraz jak my wyjdziemy na lotnisko, to pomyślą, że jestem celebrytą. No bo tak chyba jest, no. Dawaj ten. Łopatki, znam to. Pomyślę, że jestem celebrytą. No to super, to najważniejsze. Pani do Stambułu jedzie, leci, więc spokojnego lotu. Dziękuję bez turbulencji. Dnia dobrego.
paliwo mi się skończyło. Dziwna mega sprawa, bo jeszcze patrzyłem przy Pałacu Kultury, czyli jakieś 20 lat temu, było 50 km zasięgu. Szok. Szok. Chłopaki polecieli po paliwo, po kanister z paliwem. Co tu się stało właśnie? Dodge Viper. Są moi wybawcy. To jest hit. Ja cię kręcę, nigdy nie miałem takiej sytuacji, że się bałem do stacji dojechać. Mam nadzieję, że na tych 5 litrach dojadę. Proszę wsiąść do takiego auta, które bardzo głośno wyje. Ale to miał być Toyota Auris. Toyota? No tak, tak, przepraszam, bo takie inne autko jest. Ale to ja z panią rozmawiam tutaj. Okej, no dobra. Zapraszam. No taka, tak, długo by gadać. Przepraszam w ogóle, bo... Dobra, bo ja patrzyłam za białym samochodem. O, ten kolor jest inny. Nie no, przeboleję, nie? No wiadomo. Przepraszam, no, ale wiem, że to jest takie niedobre dla pani, że inne auto przyjechało, ale nic pani nie płaci za przejazd. To tak tyle mogę zrekompensować. Dobra, to jedźmy. Tak, jedźmy więc. Spieszy się pani? No ja muszę na Wiejską dojechać natychmiast, powiem szczerze. Jest pani posłem? Nie. Upał, prawda? No. Jak ma pani ochotę, to możemy zamknąć... Nie, spokojnie. Tak. Może być. Jeszcze nie jechałam chyba nigdy w życiu z takim samochodem, więc... Naprawdę? Ło! O, panie. To jest cudowne, bo jedyne co między niebem a ziemią nas ogranicza, w tym samochodzie to wyobraźnia, proszę pani. No. Nawet dach nas nie ogranicza. Bardzo dziękuję. No wspaniale i zostałam zupełnie zaskoczona, bo to miało być inne auto, więc... Reakcje ludzi są niesamowite. Zobaczcie, stanąłem teraz do zrobienia zdjęcia. Już są, zbierają się tłumy, to jest coś niesamowitego. Lamborghini to jest Lamborghini. A ogólnie masz jakiś dyplom albo coś takiego? Co mam? Dyplom. Dyplom? Tak. Jaki? W podstawce zbierałem za gimnastykę. Salta robiłem w powietrzu, trzecia klasa podstawki. Tam mam dyplom pierwsze miejsce. W rozciąganiu też. Serio? Co myślisz o takich ludziach, którzy robią takie co? Bo ja to nienawidzę, jak jakieś debile po prostu gazują. No, tak, hejtujesz? Tak samo? No nie hejtuję po prostu tak, wiesz, no. Takie lamerskie to dla mnie. Muzyki słuchasz jakiejś? No, tak. Jakiej? No to ty... Ja słucham takiej. Takiej lamerskiej. Paliwa, ile? Ile paliwa? Już co, około 40 litrów, to tak minimum. To jest dużo, tak? Dużo chap, ale jak jadę mało, to mało chap. A co myślisz o takich ludziach, którzy tak robią? To jest tak skomplikowane, proszę pani. Trzeba się korzystać z życia, tak? Moje życie. Nie, ja jestem właśnie. Ja nie Zanim jestem, się znajdzie taką jedyną. Ja nie jestem babiarz, właśnie. I to jest. Moi znajomi się ze mnie śmieją, że ja nie jestem babiarz, ja powinienem. Ostatnio bardzo. A bardzo pani dużo... jest jakimś celebrytą, czy co? Dlaczego tak? Nie wiem, tak się pytam. Nie w życiu, nie? Proszę pani. Ja jestem zwykłym kierowcą Ubera. Jestem Robert Zopla Meriwy. I to jest tyle, to nic więcej. Nie, żaden nie. A ja jestem Monika Żeromskiego. Miło poznać Monikę. Mogę to po imieniu z panią? Tak. Monika. Kurde, tak to powiedziała. To bym się ubrała nie w dres, umalowałabym się. Jakieś fotki. Ale jest pani piękna porobiła. Naturalnie. Ja jestem przekonania, że każda kobieta ma w sobie piękno i jest piękna naturalnie w jakiś sposób. Liczy się środek, bo wszystko z zewnątrz w tych czasach da się zrobić. I to jest właśnie to. Ja, jak będę szukał mojej przyszłej żony, to będę patrzył na to, jakim jest człowiekiem, tak. A nie jak wygląda. A bo to jak wygląda, można zrobić. Na czarno bym się nie wszedł. O nie, pani, blond jest pani idealnie. No, powiem pani mam szczerze. 42 lata, to jakbym się na czarno wzięła. Gdzie? Proszę mi. Zaraz wysiądzie pani, niech pani mnie nie kłamie. Niech pani nie kłamie. Ile ma pani lat? No 43. No nie, niech pan nie żartuje. A te dwie, co ze mną jadą, to moje siostry, nie? Bardzo możliwe. A pan nagrywa to wszystko kamerami teraz? Tutaj jesteśmy, możemy się sobie pomachać. Ale to co, jakieś profity z tego tytułu będę miała? Tak, przejazd za darmo jest. Aha, z tego tytułu, nic że... pani totalnie nie płaci. Kurde, okularów nawet nie wzięłam. Proszę bardzo. Nie. Proszę założyć. Nie do twarzy. Już. Szybko. Czyli co?
No jest pani, kurde, ja pana rażę, bo ja taka gwiazda jestem. Jest pani, niech pan kotem założy. Ja tu mam słoneczko, o proszę. Niech pan założy, kiedy pan bardziej do twarzy. Poważnie? No serio. Ale powiem ci tak szczerze mówiąc, nawet jak już się dorobię i będę miał kasę, to nie kupisz? Nie kupię lampy. Dlaczego? Dlatego, że to się zbyt rzuca w oczy. Ja, lubisz być taki inkognito? Raczej coś szybkiego, ale raczej niepozornego. Słońce już zachodzi, koniec dnia, więc i my kończymy. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Serdeczne podziękowania z tego miejsca dla właściciela tego pojazdu. Hubert, dzięki za udostępnienie twojej laleczki do nagrania.